Gdzie jest Paweł Ćpun? Stary kurwa, o tobie już w gazetach piszą, ja tam siedzę. Słuchaj mi się, dajesz jeszcze radę? Spoko, dobrze, dobrze. Widzę, że gitara. To, to były tylko legendy, jak rozumiem, tak? Jesteś tylko po porażeniu po prostu, spoko, słuchajcie. Nie. Rozumiem. Ja wolę od razu zapytać, jak jest, stary, naprawdę. Wolę zapytać, jak jest, bo ostatnio podchodzi do mnie gość przed występem z browarem w ręku i mówi, panie Rafale, można fotkę? Mówi, wie pan, może po występie. Teraz się skupiam. Nie, kurwa, po występie już nic nie będę pamiętał. I je pany dotrzymał słowa, wynieśli go razem z krzesłami. Także Paweł, trzyma się dzielnie, zobaczymy. Słuchajcie, rzeczywiście, jestem u was z moim programem. Jak go pisałem, powiem wam szczerze, jak go pisałem, szukałem dobrego tytułu. Wiecie, w dzisiejszych czasach dobre hasło może sprzedać nawet największe gówno, na przykład Dobra Zmiana. Widzę, że są fani. No więc... No więc szukałem dobrego tytułu, wiecie, znalazłem inspirację na Facebooku. Znalazłem taką reklamę festiwalu filmów pornograficznych pod takim ogólnikowym tytułem Kakaowym okiem. Pomyślałem, ciekawy tytuł, intrygujący, sugerujący inny punkt widzenia. Jakbyśmy na sprawy patrzyli od kuchni. Ale jak przeczytałem program, stwierdziłem, że ono nie jest na tyle głęboki, żeby zasługiwał na ten tytuł, więc odrzuciłem. Ale stwierdziłem, tytuł jest zajebisty. Szkoda, żeby się zmarnował. Pomyślałem sobie, gdyby na przykład wszystkie programy publicystyczne w TVP miały ten tytuł, wiele rzeczy byłoby jasnych od razu. Ktoś z TVP tam siedzi, bu, bu. Jakiś byk, bu, bu, bu. Nie wierzycie, to posłuchajcie. Dobry wieczór. Opozycja zarzuca Antoniemu Macierewiczowi zatrudnianie młodych i niekompetentnych asystentów. Spójrzmy na to kakaowym okiem. Powiem wam, hasła, marketing jest nieprawdopodobnie ważny, nieprawdopodobnie ważny. U mnie w Biedronce zaczęli sprzedawać homary, stąd tytuł mojego programu. Myślałem sobie, wow, zajebiście, szukają lepszych klientów, bogatszych, nie wiem. Ale nie każdy kupił ten pomysł, słuchajcie. Moja koleżanka kupiła takiego homara, przynosi do domu, a jej ojciec mówi, o co to jest? No, homar z Biedronki. Homar z Biedronki, kurwa mać! Te eksperymenty genetyczne kiedyś nas zajebią! Słuchajcie, marketing jest tak ważny, szczególnie w naszej branży. Słuchajcie, wśród jest tylu zajebistych komików, coraz więcej. Ostatnio siedzę, piję z kumplem wódkę, mówię, stary, co zrobić, żeby się wyróżnić? On do mnie mówi, nie wiem, kurwa, wyjdź na Golasa na scenę. I ja zacząłem to brać na serio. Myślę, wow, to jest dobry pomysł. Wychodzę na go, siema hybrydy! Słuchajcie, tutaj, tak. Pierwsze 30 sekund, wow. Paweł Ćpun w ogóle, tak, kurwa, wiecie, zajebiście. Panie zachwycone. Będę z wami szczery, okej? Okay? Bo to jest szczery wieczór. Panie byłyby zachwycone przez pierwsze 30 sekund. Potem, kurwa, rozczarowanie. Już wam mówię dlaczego. Ja poznałem swój organizm dogłębnie. Zagrałem kiedyś w serialu Nago i okazało się, że mój mały wiarus pod wpływem światła scenicznego, że to nie jest, kurwa, typ gwiazdora. Nie, nie. Wiecie... To nie jest ziomek, który dostaje spod światła i buf, dobry wieczór! Para statkiem w piękny rejs, statkiem, a nie, nie, nie. I chujaszka. Okazało się, to raczej nocny drapieżnik jest, wiecie. Przyciemnione światło, woalka, wiecie. On jest kurwa jak Batman, nawet wisi odwrotnie. Powiem wam, że lubię żarty o fiutach, wiecie, lubię. Fiuty dobrze wchodzą, znaczy żarty o fiutach dobrze wchodzą. Panie się cieszą, tu już pani ma orgazm, siódmy. To jest ważne w stand-upie, nie? Żeby ludzie się śmiali, żeby był śmiech. A w dzisiejszych czasach jest z tym coraz trudniej. Coraz trudniej jest żartować w Polsce w dzisiejszych czasach. Poważnie. Ja to, wiecie, opowiadam żart i zanim człowiek się zaśmieje, się zastanawia, dobra, z której jest kurwa opcji, kogo chce wyszydzić, komu dojebać, wiecie, już nie ma żartu. Ja to zrozumiałem na ostatniej Wigilii. Siedzę w domu, jest rodzina, jakieś wujostwo przyjechało, chujowa atmosfera, myślę, jakoś rozluźnię i zaczynam opowiadać lajtowy żarcik. Tam przychodzi babka do ginekologa. Lekarz mówi, proszę się rozebrać, rozłożyć nogi na samolot, a wujek, przestańmy szydzić ze Smoleńska. Myślę, kurwa, nie da się, no nie da się. Więc stwierdziłem, okej, okay, znajdę temat lajtowy, żartobliwy, który będzie bawił wszystkich i będzie bezpieczny, tak? I teoretycznie fiuty takie są. Teoretycznie.
Bo może się zdarzyć, że tu dziś na widowni będzie siedział ktoś bez fiuta i się wkurwie. Ze mnie jaja robisz? Znaczy nie mówię oczywiście o paniach, tak? Bo panie tu w Warszawie raczej fiutów... Podoba mi się pani, nie mają. Nie mamy fiutów. Kiedyś miałeś, ale już nie mamy. Jeszcze w 68 u nas na osiedlu była jedna z fiutem. Ale go ucięła, ma go w szklance, kurwa. Zajebista jak kobieta. Nie mamy fiutów, nie mamy, nie mamy. Jakby coś tam chciały ukryć. Wiem, że nie macie fiutów. Znaczy, to nie jest bezpodstawne pytanie, gdybym robił stand-up w Tajlandii. Musiał mi się zapytać, kto nie ma fiuta? Ze dwie wąsady, bo my już nie mamy. Ale może siedzieć na widowni, jakiś facet bez fiuta. Słuchajcie, różne rzeczy się zdarzają, tak? Nie wiem, jakiś weteran z Iraku, nie wiem, transseksualista przed operacją, czy student, który walił konia nad melaksarem i się zagapił. No może tak być. Może tak być. Więc pomyślałem sobie, okej, znajdę temat bezpieczny, lajtowy, który nikogo nie obrazi, będzie spoko. Szukajcie, a znajdziecie, jak mówi pismo. Znalazłem. Brokuły. A, już tutaj słyszę śmiech lekki. Opowiem wam teraz, dzisiaj użyłem żart, słuchajcie, bardzo lajtowy, dosłownie no dziecinna historyjka, nikogo nie obrazi, sprawdzę, czy ta w ogóle metoda ma sens. Spotykają się dwa brokuły, jeden starszy, drugi młodszy. Ten starszy patrzy na tego młodszego, patrzy, mówi, zajebiście wyglądasz, ale mnie kurwa kręcisz, chcę się teraz z tobą ruchać. A ten młodszy mówi, zwariowałeś, ty jesteś nienormalny, ty się tato powinieneś leczyć. Oj. Od kiedy zostałeś księdzem, unikasz mnie. Dobra. Wiedziałem, że te lajtowe żarty są po chuju. Dobra. Spójrzmy na życie kakaowym okiem. Moja żona. Znaczy bez sensu ją połączyłem z kakaowym okiem, ale... Tak wyszło. Słuchajcie, moja żona. Ja z żoną mam fajną sprawę, słuchajcie. Wiecie, z moją żoną wiąże się pewien taki dualizm, podwójność. Nie o to chodzi, że dymam ją na spółę z hydraulikiem od razu, nie? Chodzi o to, że moja żona jest ze Szwecji i ona jest dwujęzyczna, mówi biegle w dwóch językach. Ja szwedzkiego nie kumam, nie nauczyłem się. I powiem wam, panowie, to jest zajebista rzecz, kiedy nie kumasz, co mówi do ciebie żona i nie musisz się z tego tłumaczyć. Bo jak ona mówi po szwedzku, ja mam kompletny luz. Ja tego nie rozumiem, to brzmi mniej więcej tak. A wiecie, to jest jak szwedzki kucharz z Muppet Show, to jest śmieszne. Kłopot polega, że nie kumasz, co mówi żona, nagle wpadają takie międzynarodowe słowa. Ostatnio jedziemy autem, ona gada z koleżanką ze Sztokholmu i słyszy, kurwa, mać, na co ona się umawia? Zgooglowałem temat, seks to jest 6 po szwedzku, więc spoko. Jest jeszcze jedna dziwna nazwa, fjuton. Ona nie oznacza wielkiego kutasa, żeby było jasne. Fjuton to jest 14. Oni mają pojebane liczebniki w tej Szwecji. Więc jest spokojnie. Jeżeli nie kumam, co mówi żona, jeżeli z kontekstu nie potrafię wywnioskować, to z gestykulacji wiem, o czym gada, jest spoko. Ostatnio rozmawiałem ze swoim bardzo przystojnym trenerem fitnessu i słyszę, jak mówi in the ball, fjuton sucks, fjuton sucks. Jestem spokojny, pewnie iść na diecie, ma zjeść 14 bananów, gitarę. Z moją szwedzką żoną mam 2 dzieci. Moja żona i moje dzieci mają obywatelstwo szwedzkie, mimo że mieszkamy tu w Warszawie. Szczerze, dla bezpieczeństwa, kurwa. Wiecie, jak jest? Teraz mamy wspomnianą dobrą zmianę, jest kraj miodem i mlekiem płynący, krowy się cielą, ptaki śpiewają, nauczyciele, kurwa, szczęśliwi. Ale jak któregoś dnia dobra zmiana wejdzie w fazę wykurwistej zmiany, wow! Wtedy jeden telefon do Szwedów, przylatują komandosi, ratują 3 obywateli, przynajmniej 3/4 rodziny się uratuje, a ja za nimi w nocy pontonem przez Bałtyk. Zaczekajcie! W stroju księdza, żeby nie dorwali. Wyobraźcie, straż przybrzeżną szwedzką. Kurwa, znowu uchodźcy. Ja pierdolę, katolicy, pojebało. Nie jest łatwo być jedynym Polakiem w rodzinie, żeby było jasne. Nie jest łatwo, słuchajcie, techniczne sprawy. Szwedzi nie mają wiz do Stanów. Ostatnio lecieliśmy do Nowego Jorku. Wchodzimy na Okęcie. Rodzina pokazała paszport i bez słóweczka, kawka, papierosek, plotki. A ja, kurwa, 2 w kolejce dla uchodźców. A jestem jedynym żywicielem tej rodziny. Słuchajcie, jest niesprawiedliwe. Nie jest łatwo być jedynym Polakiem. Ja, słuchajcie, żeby zachować polskość przez 15 lat małżeństwa, w ogóle, że ja mówię do was po polsku, wytworzyłem w sobie taki rytuał. Raz w tygodniu nastawiam budzik na 5 rano. Budzę się, kiedy jeszcze Szwedzi śpią.
idę do kibla, zamykam, ręcznik na łeb i za spłuczką. Nie rzuć mi się blisko naszą. Taki kiblowy wóz drzymał. Ale oczywiście są zalety tego, że mam żonę, tam śmieję się z niej, ale fajnie mieć żonę. Wszyscy, którzy mają żony, panowie, pamiętajcie, będziecie żyć dłużej. Żonaci żyją dłużej, tak wynika ze statystyk. Po prostu, bo żony o nas dbają. Ja to skumam, jak parę lat temu 40 lat skończyłem. Siedzimy na urodzinowym obiedzie, żona do mnie mówi, skarbie, przebadaj się, zrób skaning ciała, mocz, krew. Ja mówię, wow, kochanie, dbasz o mnie, jak fajnie. Nie, nie o to chodzi, wiesz, mamy kredyt na spółkę, pierdolnie, zostanę z tym jak cipa. Ja myślę, okej, okej, motywacja nieważna. Grunt, że o mnie dba. Poszedłem do lekarza, lekarz mówi, panie Rutkowski, 4 dychy skończone, gwarancja też się pan skończyła. Mówię, dobra, co mam robić? Szczerze, to zabrzmi dziwnie, wie pan, ale w pana wieku sugerowałbym obserwować własny stolec. Aha, z tego można wiele wywróżyć na przyszłość. Ja myślę, kurwa, on chce, żebym ja był taką gównianą wróżką, wiecie. Mi to rozjebało umysł. Wyobraziłem sobie, budzę się rano, 5, idę do kibla, szybka rota, potem puf, kupal, ale wody nie spuszczam, tylko zaczynam wróżby. Aha, co tam przyszłość przyniesie? O kurwa, chyba podróż się szykuje. To raczej zagraniczna, bo tak w kształcie Chorwacji się ułożyło. I jakaś blondyna się za mną ogląda. A nie, to nie włos, to tasiemiec. Nie, nie, rozumiecie? Ja pewnie w Andrzejki musiałbym strać w les klucz. A w Mikołajki do buta. Co dostałeś od Mikołaja? Gówno! Ja się, słuchajcie, tak śmiałem, jak wyszedłem do tego lekarza. Ale wróciłem do chaty, spojrzałem w lustro i myślę, jest okej, tak? Tam 4 dychy na karku, to jakoś człowiek się dobrze czuje. Nie ma za dużo oznak starości. No może tutaj włosków trochę mniej, tak? Ale kurwa, w nosie coraz więcej. Żona mówi, stary, co się z tobą dzieje? Ty zarastasz na starość, to jest obleśny, zrób z tym coś. Ja mówię, przestań grzeć ryja. Wszyscy dojrzali mężczyźni w mojej rodzinie mieli włosy w nosie. I przypomniałem sobie, słuchajcie, mojego dziadka. Jak byłem malutki, mojego dziadka, zawodowy alkoholik, kurwa, nos jak taki, wiecie, arbus. I on miał w tym włosie gigantyczne krzaczory, gigantyczne. Czasami jakaś koza się zaplątała, ja patrzyłem jak w obrazek, rozumiecie? Powiem wam więcej, mój dziadek miał jeszcze wąsy a la Adolf. I on cwany kradł babci henne i szczotką do zębów farbował je na czarno. Tu był siwy, a tu, kurwa, czarny wąs. Gandalf szary, Hitler na jednej twarzy. Kumacie to? Dobro i zło walczące na jednej twarzy. Jak wygrywało zło, a najczęściej wygrywało, dziadek opierdalał pół litra i ganiał mnie po daj buziutko, dziadku, daj buziutko. Ja od niego uciekałem, ale w końcu doganiał mnie i taki, wiecie, znacie to, wilgotny, pijacki cało z dziadka, prosto w usta, a jego wąsy wbijały mi się boleśnie w śluzówkę. Kurwa. Słuchajcie, jaką ja mam traumę do dzisiaj z tego powodu. Trauma polega na tym, że jak mam zrobić minetę, lasce, która ma zarośniętego bobra, automatycznie zamykam nos. Wiecie, ile z tego powodu był awantur? Moja żona ma w dupie mój sentyr. Mój, zrób coś z tymi włosami w nosie. Kupiłem trymer do wycinania włosów w nosie w Euro AGD. Bardzo cwane urządzonko, słuchajcie. Łudząco podobne do wibratora. Można się tragicznie pomylić. Nalepiłem nalepkę z Legią, żeby żona przez pomyłkę nie zabrała do ciechocinka. Miałaby zjebany weekend. I słuchajcie, wyciąłem te włosy w nosie, a mi się pojawiły gdzie indziej. Zniknęły w nosie, za uszami, na karku, kurwa, na klacie. Myślę, ja pierdolę, co się dzieje? Tu wyliniała nutria, tu Yeti, kurwa. Wiecie, jakby włosy na głowie zachowywały się jak uchodźcy i spierdalały w partię niżej, wiecie. Jakby czuły, że tu za chwilę będzie nie halo. I się przestraszyłem. Jak wiecie, z przyrody zwierzęta, jak czują zagrożenie, to uciekają w bezpieczniejsze partie, tak? Pomyślałem sobie, kurwa, może włosy wyczuwają Alzheimera. I mnie to czeka. Ja miałem to w rodzinie. Po drugie, wiecie, Alzheimer, choroba umysłu, demencja, to są choroby XXI wieku. Naprawdę, nasze ciała wytrzymują coraz dłużej, nasze mózgi za tym nie nadążają. Spójrzcie na Krzycha i Bisza, kurwa.
A w dzisiejszych czasach bez pamięci jesteś w dupie. Kody, piny, hasła, maile. Powiem więcej, ostatnio poszedłem do McDonalda, zwykły McDonald's. Chciałem wejść do kibla, to żeby otworzyć klamkę, trzeba było wpisać taki kod antyżulowy z kuponu. Myślę, kurwa, jak miał dysleksję, mi się zestrzał pod drzwiami, bym nie wszedł. Zacząłem ćwiczyć pamięć. Znalazłem na Facebooku zajebiste ćwiczenie na pamięć. Polecam wam jedno. Ono polega na tym, żeby pobudzić synapsy w mózgu i je uruchomić. Róbcie to, co zazwyczaj robicie na chacie, ale z zamkniętymi oczami. Ja na przykład wziąłem prysznic z zamkniętymi oczami. Bardzo mi to pobudziło za pierwszym razem, bo wszedłem do kabiny, zamknąłem oczy, pomyliłem kurki, oblałem chuja wrzątkiem. Dwa dni chodziłem pobudzony. Pamięć miałem jak słoń. Ale powiem wam, że zauważyłem satysfakcję, że nie tylko ja myślę o pamięci, dbam o pamięć. Polacy zaczęli dbać o pamięć, walczyć o pamięć, szczególnie w ostatnich latach. Nie wiem, zauważyliście, że w Warszawie od paru lat sporo takich aut jeździ z nalepką pamiętamy. I to jest okej, to jest okej. Nie zawsze to działa, szczególnie na tych, co nie interesuje się historią. Ale też, wiecie też. Ostatnio mój kumpel stał w korku, nie interesuje go historia, ale stał i zobaczył z tyłu na zderzaku te kotwice, tak patrzy. Kurwa, rybę miałem rozmrozić, ja pierdol. Uniknął awantury. No, działa. Ale powiem wam, że czasami ta walka o pamięć u nas w kraju przybiera dziwne sytuacje. Czasami czuję się wręcz zniesmaczony i zażenowany. Powiem wam, o co chodzi. Dwa lata temu jechałem Marszałkowską, jeszcze jak rotunda stała ta stara i cała rotunda była oklejona gigantycznym billboardem para prezydencka i napis Smoleńsk, pamiętamy. Myślę, okej, rocznica się zbliża, wiadomo. Tylko, że obok, na dawnym budynku Uniwersalu był jeszcze większy billboard, taka dupa w bikini, jakieś palmy, tutaj wydmy, foka i napisane pamiętaj, tanie loty na Majorkę tylko teraz. Patrzę na te dwa billboardy ze słowem pamiętamy, myślę, kurwa, no, niby tu i tu tematyka lotnicza, ale kontekst mega chujowy, rozumiecie? Potem się zastanowiłem i stwierdziłem, hasło Smoleńsk pamiętam jest kompletnie bez sensu, absolutnie bez sensu, bo kto kurwa o tym zapomniał? Przecież to było niedawno. Słuchajcie, pamiętacie, jeszcze rok temu przypominali nam na krakowskim przedmieściu co miesiąc, tak? Po drugie, nawet jak ktoś umarł i zapomniał, to go wykopią, żeby mu przypomnieć, prawda? No tak. Jak nie pamiętasz, gdzie jest Smoleńsk, bierzesz mapę i widzisz. Hasło bez sensu. Są hasła ze słowem pamiętamy, które działają, które są okej. Okay. Na przykład pamiętacie ze szkoły. Pamiętaj, chemiku młody, zawsze wlewaj kwas do wody. Pamiętaj, myj ręce przed jedzeniem. Kto był w domu publicznym, to wie, tam przy kiblu wisi. Pamiętaj, wycieranie penisa w żaluzję grozi kalectwem. Tak? To wszystko jest jakby... I to są hasła, które działają. Żeby hasło Smoleńsk pamiętamy działało, moim zdaniem, to jest moje zdanie, powinni zmienić layout i hasło, bo na tym plakacie powinno być hasło takie. Smoleńsk pamiętamy, żeby nie lądować we mgle, bo na dwoje babka wróżyła. I obok numer do najbliższego okulisty. Ale to jest moje zdanie, wiadomo. Strasznie się cieszę, że się śmiejecie, śmiech jest ważny, optymizm w życiu jest ważny, ja całe życie byłem optymistą, dzięki moim starym, nigdy mnie nie hejtowali. Natomiast miałem kumpla w akademiku, słuchajcie, taki pesymista, nie wiem, czy Czernobyl, czy rodzice, nie wiem z jakiego powodu, on był totalnym pesymistą, ale to takim, wiecie, na maks. Ja wam powiem, o co chodzi, on się codziennie rano budził w akademiku, codziennie rano i to wyglądało identycznie. Kurwa. Ja mówię, stary, błagam cię, zrób to jakoś inaczej, optymistycznie. A, kurwa, cokolwiek. On był do tego stopnia pesymistą, słuchajcie, że miał permanentne zatwardzenie. On jak szedł do kibla, w połowie przerywał. A chuj, i tak się nie uda, rozumiecie? Nie skończył studiów, poszedł do Straży Miejskiej, rozumiecie? A ja, słuchajcie... Ja wiem, to długo wchodzi ten żart, bo to... Oni są podobno optymistami. Może nie zdejmie tej blokady, kurwa. Ja całe życie byłem optymistą. Całe życie. Rodzice nigdy mnie nie hejtowali, zawsze wspierali moje wybory, a mieli do hejtu, słuchajcie, 1500 powodów. 1500. I już od samego urodzenia. Słuchajcie, ja się rodziłem w latach 70. Nie było znieczulenia. Moja stara rodziła mnie autentyk. 24 godziny w bólach. 24. Ja ważyłem 5 kilo, miałem wielki łeb, nos jak teraz, kurwa, aerodynamiczny. Nie byłem, rozumiecie? Więc moja stara, jak mnie w końcu wypluła po 24 godzinach, to ja swoim łbem i nosem z jej łona zrobiłem plakat Polska w ruinie. Rozumiecie? To wygląda jak bombardowanie Drezna w 45. Kurwa. Ojciec zabrał mnie do domu, a moja matka została 3 miesiące w szpitalu, żeby jej się wszystko zagoiło. I mnie nie hejtowała.
Stary też miał powody do hejtu. Zamiast pić na mieście, wiecie, nowonarodzony syn, melanżować, to musiał ze mną sam się bić 3 miesiące w chacie i sam musiał prać moje zastrane pieluchy. A to nie były pieluchy, jak dzisiaj, wiecie, jednorazówka, zastrana, wyrzuć. Nie. To, kto wie, to wie, były pieluchy z tetry. A tetra to był materiał, który wszystko przepuszczał. Ja wam zobrazuję. Złóżcie, kurwa, firankę na 4 i nasrajcie. Zobaczycie, co z tego będzie. To jest dokładnie to samo. Łatwiej byłoby reklamówkę dziecku na dupę założyć. Tylko wiecie, wtedy Biedronki nie było, kurwa. Więc mój stary musiał brać tę zasraną pieluchę, płukać pod bieżącą wodą, wrzucać do mydlin, kurwa, potem gotować w perchydrolu, potem prasować. I kolejność była istotna. Bo któregoś dnia wrócił z melanżu ostro zaprawiony i te z gównem wrzucił bezpośrednio do wrzątku, kurwa. Zapach był taki, że karaluchy spierdalały do sąsiadów. Wy jesteście pojebani! Chcecie nas potruć, kurwa! Stary się sztachnął nad garnkiem, padł i 2 godziny nieprzytomny leżał. Po czym wstał, wyjął z gównem, wypracował, znowu padł, kurwa. Wiecie, taka wańka wstańka. I mnie nie hejtował, nie hejtował. Matka po 3 miesiącach wróciła, wiecie, ze szpitala do domu. Ojciec wypuszczony, chcecie do niej dobierać. A tu szef na świeżwem poganiał, rozumiecie? To wyglądało jak taki chujowo sklejony dzban na kropelkę, rozumiecie? Tak, to się wszystko ledwo trzymało. Któregoś dnia stara w kuchni kichnęła. To ojciec nie wiedział, czy z podłogi smarki, czy wątrobę zbierać. I mnie nie hejtowali, nie! 2 lata później, kiedy jej się wszystko zagoiło, ojciec mógł z niej już normalnie, legalnie uprawiać seks, tak? Chce się do niej dobierać. Okazało się, że ja moją swoją głową zrobiłem jej otwór wielkości jaskini łokietka. Stary zamiast się dymać, bawił się w speleologa. Kask, lampa, czołówka i do środka, kurwa. A miał klaustrofobię, rozumiecie? Tragedia, tragedia. Mówię wam poważnie. On zamiast do seks shopu chodził do alpinistycznego. Panie Zenku, 3 metry liny i czekam. Będę, kurwa, punktu G dzisiaj szukał. Jakaś pochodnia na nietoperze, bo się fuj boję, wiecie. Słuchajcie, co on robił, żeby tarcie uzyskać? On na siebie 4 kurtki puchowe nakładał, żeby się... Nic nie działało. 2 lata próbowali, 2 lata, a potem podjęli bardzo optymistyczną decyzję. Rozwiedli się, kurwa. Matka poznała gościa z jakimś gigantycznym przyrodzeniem, jest przeszczęśliwa. Ojciec tak miał dosyć cipek, był tak sfrustrowany, że poznał jakiegoś studenta z Egiptu i też są szczęśliwi. Tak to bywa. Dlatego ja nie będę rodził dzieci. A nie, zresztą nie mogę. Słuchajcie, powiem wam a propos dzieci. To jest fascynujący temat dzieci. Kto ma dzieci, to wie, one są inspirujące. Tylko z nimi jest jeden kłopot, gigantyczny kłopot. Znaczy wychowanie dzieci. Jak macie dzieci, to wiecie. Jak nie macie, to się kurwa dowiedzcie. Wychowanie dzieci to jest najtrudniejszy job ever. Najtrudniejsza robota. Chodzi o to, że to jest coś takiego jak odbezpieczanie bomby z opóźnionym zapłonem. Niby wszystko robisz, gitara, popełniłeś błąd, nie wiesz i nagle jak nie pierdolnie. Ty nie masz rąk, nóg, kurwa, głowy i nie wiesz, o co chodzi. Nie masz zielonego pojęcia. Wychowujesz syna, wszystko gitara, kończy 18 lat, wchodzi do domu, patrzy ci w oczy i mówi: tatuś, w te wybory głosuję na Korwin-Mikke. A ty mówisz, kiedy ja błąd popełniłem? Czego w piwnicy za karę zamykałem? Czy jak mu czytałem do snu Mein Kampf? Kurwa, nie wiesz. Nie wiesz. Ostatnie, co ci zostało, to alkoholizm, po prostu. Bardzo trudno jest wychować dziecko, mówię. Są różne metody wychowawcze, ale założę, że w Polsce od paru lat jest bardzo ciekawy nowy trend wychowawczy, tak zwane wychowanie patriotyczne. Bardzo, bardzo ciekawy. Zauważyłem kiedyś to na jakimś marszu patriotycznym. Szedł ojciec z synem, ojciec 30 par lat, łysy, dojebana klata, t-shirt z napisem, obok synek z 8 lat, trzymali się za rączkę, też t-shirt, oczywiście w innym rozmiarze. Ojciec i syn mieli obaj ten sam t-shirt z napisem śmierć wrogom ojczyzny. Myślę, wow, jakie to jest fajne. Wspólne zainteresowanie, tak? Mówisz dziecku od małego, słuchaj, na starość będziesz bronił ojczyzny od wroga, rozumiesz? I on jest szczęśliwy, on kurwa wie, co będzie robił w życiu. Powiem wam szczerze, te 8-latki kompletnie nie wiedzą, co będą. Oni są mega sfrustrowani. A może będę kosmonautą, może piłkarzem, kurwa, może będę... Chuj wie czym. A wiadomo, że skończy w Tesco na kasie w wieku 30 lat, wiadomo. Więc to jest zajebisty patent, bo taki chłopczyk dorasta, zapisuje się do ciekawej organizacji, tak? Tężyzna fizyczna, jakieś fajne eventy na mieście. Tylko
Jest jeden szkopuł, taki ojciec patriota musi się wychadzać mega, wiecie, kreatywnością, cierpliwością. Już wam mówię, o co chodzi. Ja sam wiem, bo ja kiedyś chciałem, że moja córka została wybitną pianistką. Ja pomyślałem sobie, będzie pianistką i chuj, wiecie, kupiłem pianino, zatrudniłem bardzo drogą nauczycielkę pianistyki. Moja córka miała 6 lat, miała to kompletnie w pompie. Taj co się czyła, moja córka waliła łbem w klawisze, wycierała gluty o nuty. Ta nauczycielka się wkurwiała, obrażała, powiedziała, że więcej nie przyjdzie. Musiałem ją bzyknąć na pocieszenie. A miała 84 lata, kurwa. I zarośnię tego bobra, więc wiecie, to drama. I tak pianistką nie został. Więc jak ojciec chce, żeby jego syn w przyszłości tropił, niszczył wroga ojczyzny, powiem wam, to roboty jest po kokard. Po kokard. Bo na przykład mój syn, jak miał 6 lat, to miał taki klasę z Gwiezdnymi Wojnami, Pokemonami, wiecie, z Ligą Mistrzów. Taki ojciec patriota musiałby własnoręcznie, no bo skąd, zrobić klaser z wrogami ojczyzny. I codziennie wieczorem przed snem z dzieckiem ten klaser oglądać. Chodź pooglądasz z ojcem klaser, tatuś jest zmęczony. Chodź pooglądasz jak co wieczór klaser pooglądasz, pójdziesz spać, no przecież może. Proszę bardzo, przypominamy, pierwsza strona, widzisz? To jest Krzyżak, to jest Tatar, to jest Szwed z potopu, tak? To są nasi dawni wrogowie ojczyzny, ich już nie ma. Nie no, tatuś, Szwedzi są. O Jezu, są, no ale teraz to są niegroźne pedały, tak? No ale ty mówiłeś, że pedały są groźne. Polskie są groźne, nie szwedzkie, rozumiesz? Słuchaj uchem, a nie brzuchem. Będziesz grzeczny w wakacje, nauczę cię topić pedała, tylko się skup, no. Naprawdę, proszę cię, no co się z tym dzieje? Proszę, następna strona. Uwaga, to jest bardzo groźny wróg ojczyzny. Widzisz, jaki straszny, przyjrzyj się, synku, przypominam, to jest Żyd. No ale tato, no jaki on straszny, dajże spokój. I taki chudy, i ma taki kubraczek w pasy, jak Juventus. Co tu opowiadasz? W ogóle ci tę piłkę zabiorę, przysięgam Bogu. Spójrz na Adriana, jak się skupił. A Adrian, kurwa, meczetę ostrzy już. Proszę, ostatnia strona. Proszę, przypominam, to jest współczesny bardzo groźny wróg ojczyzny. No powiedz, co to jest, powiedz, co to jest. Ja nie wiem, wujek Mietek. Słucham? Jakiś zarośnięty, opalony. Ja pierdolę, to jest uchodźca, uchodźca to jest. Nic się nie... Duszka, duszka, nic się nie... Proszę, modlitwa za ojczyznę. Przytulamy pluszową szubieniczkę i lulki. Tatuś, a Bartek dostał od ojca na urodziny koszulkę z Batmanem. Z Batmanem, proszę powiedzieć, ojcu, teraz jak Amer wpadł, kto nosi pelerynę na mieście? No wiem, nauczyłeś mnie, tatuś. Pelerynę na mieście nosi zgniłe zachodnioeuropejskie lewactwo. Dobrze! No, coś ci będzie. Jutro w nagrodę porzucamy siekierą w turban. Rozumiecie? I teraz, słuchajcie. To jest fajne, tak? Bo się buduje relacja, fajnie cacy. No, bardzo fajne. Kłopot polega na tym, że ten synek, kiedy skończy tam 18-21 lat, będzie miał taką gdybaną klatę jak ojciec, koszulkę XX, kurwa X, z napisem śmierć wrogom ojczyzny. On naszej ojczyzny nie obroni. Z dwóch powodów. Po pierwsze, bo wróg, kurwa, widzi jego koszulkę, tak? To jest chyba logiczne. Każdy snajper go w tłumie wyczesze. No tak. Logiczne, nie wiem dlaczego, ale... No. Drugi aspekt jest dosyć bardziej skomplikowany. Okazuje się, że w XXI wieku ojczyzn nie bronią łysi faceci z pałami baseballowymi. W dzisiejszych czasach ojczyzn bronią chłopcy, którzy w wieku 8 lat grali w League of Legends, Counter-Strike'a czy Minecraft'a. Teraz mają 21 lat, mają takie zapadnięte klaty, kolorowe włosy, tu takie pacyfy, na koszulce napis Peace, Love and Understanding. Siedzą na takich gamerskich fotelach, przed wielkimi plazmowymi ekranami, jarają jointy, mają w rękach joysticki i sterują, kurwa, śmiercionośnymi dronami. Nie wiem, czy wiecie, ale żeby rozjebać Warszawę, autentyk, nie trzeba 40 tysięcy narodowców. Wystarczą 4 precyzyjne uderzenia z drona. Koniec. Marszałkowska. Z jerozolimskimi, centralny, Okęcie i budynek Polsatu. I Warszawy nie ma. Nie ma. Bo po takim precyzyjnym ataku Warszawiak się budzi. Jak to kurwa, nie będzie powtórki Kiepskich? Aaa! Zbiega i ginie w korku. Ja powiem, kiedy ja skumałem, że narodowcy nie są w stanie obronić naszej ojczyzny, kiedy 2 lata temu przed Marszem Niepodległości Facebook zbanował wszystkie strony narodowe za treści, jakie tam oni umieszczali. Daj wam teraz
teraz tak na marginesie. Jest coś takiego, że jak mówię o narodowcach, w pewnym momencie absolutna cisza następuje na widowni. Muchy się, kurwa, zatrzymują, a w powietrzu jest takie coś. Zaraz ktoś dostanie w pierdol. La, 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 la. Jest coś takiego. Nie bójcie się, ja zmienię taktykę. Zastosuję taktykę, którą wymyśliłem parę minut wcześniej. Ja się zorientowałem, że brokuły nie obronią naszej ojczyzny. Kiedy 2 lata temu, przed Marszem Niepodległości, Facebook zbanował brokułą wszystkie strony. Ja pomyślałem sobie, Boże drogi, oni bronią naszej ojczyzny 24H, oni rozpierdolą Warszawę. Ja się zakopałem w domu, wsadziłem worki z piaskiem, kurwa, boję się. Co się stało? Nic się nie stało. Wiecie, jaka była reakcja brokułów? Ale jak to nie ma Facebooka? To jak my się skrzykniemy? Przecież myśmy tam wydarzenie zorganizowali. Ja myślę, kurwa, mać, przecież oni są na wojnie. Niszczą im łączność. Przecież nie wiem, jak na wojnie ginie radiostacja, to się wysyła gońca, jednego, drugiego, pismo sznurowe, gołąb, tamtamy, cokolwiek, kurwa. Gdyby to byli kozacy, gdyby brokuły to były naprawdę kozaki, to ten główny brokuł, nie wiem, Kotwica by ich zebra powiedział, tak, nie mamy Facebooka? Dawać mi tu 4 najlepszych brokułowych informatyków. Robimy własny kanał społecznościowy. Kanał wyklęty, w skrócie KAU. Jutro na Kale organizujemy wydarzenie. Cokolwiek, ale nie, tak się nie stało. Wiecie, co zrobił brokuły? To co potrafił. Brokuły stwierdził, tak, wojna z Facebookiem. Naprawdę, kurwa. Zebrali się, wzięli transparenty i poszli pod polskie przedstawicielstwo Facebooka. Jebać Facebook! Nie wiem, jak można wyjebać coś, czego nie ma, ale oni tak krzyczyli. A wiecie, jak wygląda polskie przedstawicielstwo Facebooka? To jest piętro wieżowcu. Tam siedzi pan Włodek od serwerów i pani Grażyna, która mu robi kawę, żeby Włodek nie zasnął. Cała, kurwa, wielka armia. Panie Włodku, co tam się dzieje? Nie, pani Grażyno, może kawki? Tak, to chodźmy, poszli chuj po wojnie. No tak. Ale uwaga, to nie koniec historii. Bo brokuły musiały tę wojnę wygrać. Koniec, kropka. A żeby w ich mniemaniu wygrać wojnę, trzeba co zrobić? Coś spalić. Najlepiej flagę wroga. I kurwa. I to jest super. Tylko żeby spalić flagę Facebooka, trzeba ją mieć. Flagi Facebooka nie kupisz w sklepie z odzieżą patriotyczną. Więc żeby ją mieć, uwaga, i tu jest kurwa gwóźdź, brokuły musiały ją zrobić. I tu się zaczyna kurwa historia Władca Pierścieni 7, słuchajcie. Wyobraźcie sobie, jak dzień przed atakiem, kurwa, 4 brokuły. Kosa, Kotwica, Siwy i Pająk idą, kurwa, do papierniczego, żeby kupić niebieską bibułę, papiera 4, plastelinę, patyczki, taśmę, wikol, kurwa, i nalepki. Potem idą na kwadrat do Kotwicy i całą noc nakurwiają flagę Facebooka. Siwy, weź mi tu, wytnij prostokąt z tej krępliny. Wytnij, kurwa, to jest prostokąt. To jest przecież rąk, co ty, kurwa, prostokąta nie widziałeś? Nie widziałem. Dobra, idź, napij się czegoś. Ty, Siwy, weź mi tutaj, napisz fy, tu masz wzór fy. To jest fy, kurwa, to jest ły, co ty pisać nie umiesz? Nie umiem, ja pierdol. Więc kurwa Pająk i Dzida całą noc nakurwiają flagę Facebooka. Wyobraźcie sobie, kiedy rano słońce wzeszło nad Wisłą, kur zapiał, spojrzeli i uznali, że flaga jest dobra. Ja pierdolę, jaka zajebista flaga. Kurwa, szkoda palić. Całe życie chciałem robić piękne rzeczy, a nie chodzić i kurwa palić te tęcze. Ja całe życie chciałem być artystą, nie chcę już być tym złym narodowcem. Chcę czynić dobro, chcę zrobić coś pięknego, chcę się teraz z tobą kochać. Zwariowałeś? Jesteś nienormalny. Tato, powinieneś się leczyć. Oj, oj, oj. Od kiedy zostałeś księdzem, unikasz mnie. To jest autentyk, żeby było jasne. Śmieszne, straszne. Jutro mnie zajebią. Takie wyobraźcie się, 2 brokuły autentycznie, co kurwa. Drwi sporu w chuju. Ja się śmieję, ale wiecie, nie mam powodu do śmiechu, z kilku powodów, ale jeden jest taki, że ja robię też trochę w innej branży czasami i... Z miesiąc temu było Międzynarodowy Dzień Teatru był i kurwa nikogo to nie obchodziło. Znaczy was wiem, że was obchodzi. Wy jesteście, przyjeżdżacie do Warszawy z różnych miast i tak dalej, więc wychodzicie do teatru, jesteście śmietaną kulturalną tego kraju, ja wiem, ale tylko wy, reszta nie. Ja to wiem, widzę po oczach, szczególnie tutaj Paweł kurwa chodzi. Paweł zapierdala kurwa.
Dlaczego Polacy boją się chodzić do teatru? Już wam mówię dlaczego, ja to sprawdziłem. Boją się dlatego, z kilku powodów, po prostu się boją. Bo powiem wam, dlatego, że wydaje mi się, że Polacy nie lubią, jak czegoś nie kumają, albo jest coś za trudne, albo coś, co wymaga myślenia, rozumiecie? Boją się, że usiądą w teatrze i nagle jakaś metafora wyjebie. Przyklei się, nie daj Boże. On wróci do domu, nie wie, czy to kiła, czy alergia, kurwa. Chodzi o to, że siedzisz na widowni, a tu wychodzi gość, ma taką kryzę jak jamnik, który właśnie wyszedł od weterynarza i nagle mówi być albo nie być. To ty myślisz, kurwa, nie wiesz co robić? XXI wiek jest, ja pierdolę, weź zgoogluj temat, idź do coacha, powiedz Bieszczady, albo się zabij, cokolwiek. Chodzi o to, że Polacy nie lubią, wiecie, rozkmin, otwartych pytań. Chcą mieć jasne, proste recepty natychmiast, tak? Proste recepty już teraz. Chciałbym schudnąć, to kupię batony Lewandowskie. Ha! Chciałbym zajebiście ruchać, kupię suplementy diety. Chcę walczyć z międzynarodowym terroryzmem, to rozpierdolę budkę z kebabem. Ha! Rozumiecie? Polacy tego nie lubią. 2% ludzi chodzi do teatru, 90% słucha disco polo. Dlaczego? Bo disco polo właśnie ma prosty, jasny przekaz. Ja użyłem takie klasyczne słowa disco polo, które kurwa pasują do konwencji. To zawsze brzmi mniej więcej tak. Ja chcę ciebie, ja chcę ciebie, ja chcę ciebie, o ja jebie. Zobacz, zobacz, zobacz. Cztery proste słowa, a wy już znacie priorytety życiowe podmiotu lirycznego. Wy już wiecie, o co gościowi w życiu chodzi, o to chodzi. Polacy się boją chodzić do teatru, bo czasami w teatrze trzeba używać wyobraźni. Dla niektórych to jest bardzo trudne. Zobaczcie, lato jak teraz, 50 stopni w cieniu, sala nieklimatyzowana. Ty siedzisz, kurwa, pot ci zalewa oczy, a wychodzi gość na scenę i mówi, była sroga zima. Zaczyna kruszyć styropian, dziewczynka z zapałkami zamarzała na śmierć, a ty myślisz, kurwa, jak ja jej zazdroszczę, ja nie mówię, że Polacy nie mają wyobraźni, bo jasne, prawie 20% wierzy w zamach, z tą wyobraźnią jest naprawdę spoko, tylko to się na teatr nie przekłada, niestety, no ale... No, ale... Ale to nie jest najgorsze. Ja wiem, co najbardziej ludzi, czego się ludzie najbardziej boją. Tego, że czasami w teatrze mówią wierszem. I to jest, kurwa, nie do przejścia. No słuchajcie, kto normalny na życie mówi wierszem? Czy wy sobie wyobrażacie, żeby, nie wiem, w Pitbullu Patryka Wegi mówili wierszem? Wyskakuj, ziomek z kasy, jesteśmy w potrzebie. Zadzwonić na policję, łysy cię zajebie. Panowie, z kasą kruch, ale myśl mi świta. Zrobię po lodziku i będziemy kwita. Rozumiecie? Wy się śmiejecie, a to jest tragiczne. To jest tragiczne. Zastanawiacie się zapewne, dlaczego ja od 20 lat robię w teatrze. Powiem wam, tylko żeby to kurwa poza tę salkę nie wyszło. Bo lubię życie na krawędzi. Lubię zagrać ze śmiercią w rosyjską ruletkę, lubię śmierci spojrzeć w twarz i powiedzieć albo dziś ja, albo ty, suko. Graliście kiedyś o 10 rano w domu chemika w Puławach szopkę bożonarodzeniową dla 600 gimnazjalistów? A ja kurwa grałem. 600 gimnazjalistów, 10 rano, najedzeni, wyspani, wiedzą, że nie idą do szkoły, tylko do teatru. Głowy pełne pomysłów. Wzięli z chaty wszystkie pomoce naukowe, jakie mieli. Gwoździe, śruby, szpilki, hacle, topory, kurwa, miotacze ognia. 600 orków z jedną myślą. Zajebiemy was! I my na scenie cztery elfy z łukami z tektury. Kurwa, nie mamy szans. 600 gimnazjum, pierwsza klasa gimnazjum. Już nie dzieci, jeszcze nie młodzież. Najgorsze skurwysyny. Najgorsze. I ani jednego nauczyciela na sali. Wszyscy fuaje mają wywalone. Kawka, papierosek, ploteczki, a krew mopem zetrzemy chuj. Ja wam powiem, dlaczego ja się tak bałem w tych Puławach. Gdybyśmy grali wieczór poezji, wiecie, Pawlikowska, Snorzeska, Czesław Miłosz, czarne golfy, czarne dżinsy, czarny horyzont, nie zauważyliby nas. Byśmy wyszli po cichutku, pierdolili te wierszyki. Oni po cichutku by siedzieli w smartfonach. Przetrwalibyśmy, kurwa. Ale nie, my ambitnie, zaraz po szkole. Dobra, Jasełka, pokaż mi coś nowoczesnego, nie jakąś starą ramotę. I wzięliśmy taki, kurwa, grafomański pseudotekst, pseudomusical, uwaga, pod tytułem Pan Jezus i zwierzęta.
słuchajcie, autentyk. Historia, że tam Jezusek się rodzi w Betlejem, jest szopka, Józef z Marią na chwilę wyszli, nie wiem, na szluga czy SMS-a, chuj wie po co. I zwierzęta usłyszały, że Jezusek płacze. I podeszły krowy, kaczki, kurwa, gęsi. Tragedia, tragedia. Myśmy grali te zwierzęta. I teraz uwaga, autentyk. Ja grałem pasikonika narratora. Taki, kurwa, kostium, spodnie, ogrodniczki, na zielono, jakaś wata, jakieś czułki z drutu. Wyglądałem, kurwa, jak Freddie Mercury w reklamie Biedronki. Kumpel grał krowę. Matka krawcowa uszyła mu kostium cały z gąbki. Taki od niego jebało jak od hokeisty. Kurwa, ja w połowie pierwszego aktu miałem pawia w ustach. Drugi kumpel grał borsuka. Nie wiem, na chuj borsuk Betlejem, tak było napisane. Nie wiem, nie wiem. Może z ostatnim zlodowaceniem przypłynął, tak spojrzał. A kurwa, ciepło zostaje. Sierści trochę opierdolę. No dramat. Ten z kolei zawodowy alkoholik. O 7 rano żołądkowa gorzka. O 10 już najebany. I jeszcze jedna koleżanka, aktorka, grała mysz. Wiecie, beret, okulary, teczuszka. Taka pizda, wiecie. I to całe nasze kombo. A, jeszcze akompaniator gej. Pójdźmy wszyscy do łazienki i powiedzmy sobie dzięki. Rozumiecie, jaka armia, kurwa, chora? Słuchajcie, i nie ma się za czym ukryć. Nic, tylko pianino. I tutaj taki element scenograficzny, pudełko po butach, kurwa, lalka ze smyka, sugerująca żłóbek, wiecie, low budget. Słuchajcie, to było dla tych dzieci tak to było jak płachta na byka. Ja bym się mniej bał, szczerze, gdybym na słynnych urodzinach Hitlera w lesie miał zagrać fragmenty Skrzypka na dachu. Mniej bym się bał. Mniej bym się bał. Powiem wam dlaczego, bo jak wiecie, teatr to jest tak zwana konwencja, tak? Czwarta ściana. Taka umowa, że my aktorzy udajemy, że was nie widzimy, a wy udajecie, że kurwa nie wiecie, że my udajemy, że was nie widzimy, nie? To jest taka umowa. Problem polega na tym, że ta czwarta ściana jest niewidzialna. Jak leci cegła z widowni, to kurwa doleci, rozumiecie? Ja, słuchajcie, stoję za kurtyną i słyszę z tamtej strony: zajebiemy was! Myślę, zajebią nas, spalą naszego Matiza, nasze ciała, kurwa. Trzeba będzie komisję smoleńską z drugą, żeby nasze szczątki znaleźć w tych puławach, tragedia. W panice myślę, pośle pierwsza akompaniatora, zginie pół biedy, gej, oni się nie rozmarzają. Wiecie, tak myślałem. To były lata 90, wtedy nie byłem wyedukowany. Więc o, gej, wychodzi, coś tam pimplumpla, słuchajcie, nawet go nie usłyszeli, taki był hałas. Normalnie camp no, myślę, dobra, nie zauważą nas. Więc wychodzę na pewniaka, coś tam pierdolę, słuchajcie, jak zobaczy ten mój strój chorego Freddiego Mercurego, to nagle ich prowoder z widowni mówi: panowie, pedał na kurwa mnie! Słuchajcie, w jednej chwili zaczęło lecieć we mnie wszystko, co było. I myślę sobie, ja pierdolę, czułem się, jakbym w Gwiezdnych Wojnach leciał przez rój meteorytu, kurwa. Zacząłem grać pasikonika za DHD, kurwa, wiecie. Takiego kanguro pasikonika po chorobie popromiennej, żeby mnie nie zajebali, kurwa. Potem wyszedł krowa do kolędy, coś tam śpiewa, ale on miał kostium z gąbki, od niego się odbijało. Patrzę i tak. Potem wychodzi borsuk, najebany, więc slalomem. W niego też nie mogą trafić. Myślę, dobrze jest, ale pod koniec aktu wychodzi mysz. Dobry wieczór, dzieci, co tam, jak ją z procy zajebali. Uciekł. Koniec pierwszego aktu. Powiem wam szczerze, w czasie całego pierwszego aktu ja się czułem jak rycerz Jedi, który ma przejść na ciemną stronę mocy i zamienić się w Vadera. Ze dwa razy chciałem podejść i takiemu gimnazjaliście wywalić w kły centralnie za to, co zrobił. Dwa razy. Ale za każdym razem, jak podnosiłem pięść, z tyłu głowy słyszałem głos Obi-Wana Kenobi. Rafał, wy się nie możecie z dziećmi napierdalać. Schodzę do garderoba, tam atmosfera jak pod Westerplatte. Panika, mysz zapłakana. Nie wyjdę. To są jakieś pierdolone zwierzęta. To my, kurwa, gramy zwierzęta. Po drugie wyjdziesz, bo na nie zapłacą, rozumiesz? Ile, jakie mamy kolędy w drugim akcie, mów. Ej, maluszki, cicha rękawiska i cicha noc. Ja pierdolę, same wolne, zginiemy, kurwa. Mówię do akompaniatora: stary, zagraj to szybciej. Ale jak szybciej? Nie wiem, kurwa, na makarenę. Nie znam makaren. Lady Punk, mniej niż zero znasz, to kraj w rytmie Lady Punk. Myślę, muszę to ogarnąć, zajebią nas. Pytam krowy, jak u ciebie? Ja mam kostium z gąbki, mam wyjebane. Borsuk, jak u ciebie? A borsuk już najebany pragębą. Myślę, dobra. Wiem, i nagle, wiecie co, eureka, znalazłem pomysł. Poczułem się jak Russell Crowe z filmu Gladiator, jak grał tego generała Maximusa, który motywował tych niewolników, żeby wyszli w Koloseum i zniszczyli Rzym. Słuchajcie, mam plan, jak go zrealizujemy, wyjedziemy z tarczą z tych pierdolonych puław. Uwaga, do drugiego aktu wychodzimy w formacji grot. Krowa na szpicy osłania ciosy. Ja lewa flanka, borsuk prawa flanka. Trzyma się krowy za ogon, żeby się nie wyjebał. Mysz z tyłu zasłania teczką ciosy z powietrza. Uwaga, jedna formacja, łokieć przy łokciu, ciało przy ciele. Pierwsza kolenda
za pianinem, druga za krową, trzecia za Jezusem. Wychodzimy, kurwa, ostatnia kolęda, nikt nie trafił. Myślę, jest! Veni, vidi, vici, pierdolone puławy! Słuchajcie, hałas straszny, bo nikt nie trafiony i w tym hałasie, w czasie ostatniej kolędy, najebany borsuk naprawdę myślał, że jest na koncercie Lady Pan. Nagle zrywa formację i do dzieci: zostawcie Titanika! Stary, co ty kurwa robisz? A on jak zbuntowany Panasewicz, gacie w dół i dupę dzieciom z jajcami pokazuje. Ja mówię: stary, gramy Jasełka, kurwa, będzie skandal. Chcę go ściągnąć, w tym momencie krowa patrzy, co się dzieje. Tu miał przerwę w gąbce. Jak go zajebali z procy, jakby go szerszeń ukąsił. I wziął to, co miał odruchowo pod ręką, to był Jezus i pierdolną widownię. I teraz wyobraźcie sobie sytuację jak z filmu Matrix. Ja widzę, że Jezus zapierdala centralnie w jakieś dziecko. Tu borsuk z dupą i włosionymi jajami odwrócony. Tu się drzwi do foyer otwierają, dwóch nauczycieli. Co tam się kurwa wyprawia? Myślę, ja pierdolę. I widzę, jak Jezus centralnie, grubasa w okularach, co jadł jajo na twardo. Jeb! Cisza! I w tej ciszy borsuk do żłóbka. Nie minęły 24 godziny, mam telefon z sekretariatu ze szkoły z Puław. Na Dzień Dziecka prosilibyśmy Pan Jezus i zwierzęta. Dzięki hybrydy byliście! Zajebiście! Thank you very much! Rafał Rutkowski! Rafał Rutkowski!